wszystkich, nazywam się Radosław Rafał Schocki, pochodzę z Wilna, jestem rodowitym wilnianinem. Uczęszczam do szkoły średniej imienia Szymona Konarskiego. Jestem w klasie maturalnej. Tańczę już od 12 lat, ponieważ u nas było tak, że jak dziecko przychodzi do pierwszej klasy, to ono musi tańczyć, bo była taka lekcja jak choreografia i to dziecko to, co nauczyło się na lekcjach, to musiało pokazać na koncercie. I, że tak powiem, występowało w barwach Świtezianki. I tak już tańczymy od 12 lat i żal, że już nie będziemy mogli tańczyć pod imieniem Świtezianki, ponieważ w tym roku opuszczamy mury naszej rodzinnej i kochanej szkoły. Takie przywiązanie czujesz do szkoły? Tak, bo nasza szkoła w ogóle nazywają strasznie rodzinną, domem, bo i nauczyciele skończali tą szkołę, rodzice, nawet jest takich rodzin, gdzie i dziadkowie skończali naszą szkołę. Wszyscy się znamy, jest strasznie przyjaźnimy się i naprawdę. To jest polska szkoła. Tak, polska szkoła. Mhm. Powiedz, jak często wyjeżdżałeś z zespołem? Gdzie wyjeżdżaliście najczęściej? Z zespołem mamy tak mniej więcej do 10 koncertów rocznie, w tym 2-3 koncerty za granicą. Najczęściej występujemy w Polsce, w takich miastach jak Gdańsk, Lublin i tak. Co będziesz robił, jak zdasz maturę? A jak znam maturę, planuję postąpić na studia, no i tańczyć w zespole uniwersytetu. Zostajesz w Wilnie, rozumiem. Nie planuję zostać w Wilnie, ale nie wiem, jak tam będzie, bo jestem bardzo sentymentalnym człowiekiem, jestem strasznie przywiązany do rodowitego miasta Wilna i trudno by było mi opuścić te mury rodzinnego miasta, ale zobaczymy. Uczestniczę w zespole Świtezianka już od 7 klasy. Powiedz mi, jak znalazłaś się w zespole? Czy to jest, tak jak się tutaj dowiedziałam, to jest tak, że w szkole po prostu jest taki przedmiot, jest taka klasa, gdzie zapraszają dzieci do tańczenia, czy to z jakiegoś innego powodu? To jest jako lekcja pozalekcyjna. Każdy chętny może po prostu się zapisać i uczestniczyć, brać udział w danej lekcji.
Powiedz mi, jesteś w klasie maturalnej? Tak. I co dalej? Na dany moment jeszcze nie wiem, ale coś będę planowała powiązane z finansami czy ekonomiką. Powiedz mi, jesteś Polką? Tak. Jesteś Polką, masz rodziców o takich korzeniach, a z którym miastem w Polsce jesteś najbardziej związana? Nawet nie wiem, z którym najbardziej, ale z rodziną w Polsce nie bardzo się kontaktujemy, ale także wiem, że mam znajomych z Gdańska, Olsztyna oraz Warszawy. Pochodzę z Wilna, z Litwy. No, tutaj jest problem, bo ja nie jestem w klasie maturalnej, a w 8, czyli drugie gimnazjum. No ale co, zawsze coś. Lubię tych ludzi, którzy, dzięki którym tu jestem, dzięki którym mogę bawić i uczestniczyć w tej działalności. Jak długo jesteś w zespole? No, ja miałem takie szczęście, że jestem od pierwszej klasy. No, niektórzy mieli od piątej, siódmej, ja jestem od pierwszej. I ciągle w tym uczestniczę. Jestem z tego bardzo dumny, że mogę tu przyjechać i pokazać to, czego się nauczyłem w szkole. Wiem, że twoja siostra tutaj tańczy, twoja mama dzielnie kibicuje. Powiedz, czy ktoś ci musiał namawiać do tego, żeby być w tym zespole? Szczerze mówiąc, bywało różnie, chociaż zawsze coś mnie pchało do tego, żeby tu być, żeby tańczyć. Mhm. Powiedz mi, jak to jest być chłopakiem i tańczyć w zespole ludowym? Czy to nie obciach? Obciach? W żadnym wypadku. To wręcz taka duma, że się pokazuje coś, co tańczą dorośli. Że ja, jako mały chłopiec, jak to powiadają, mogę tańczyć to, co tańczą dorośli i już wychowani ludzie. Wiem od twojej mamy, że przyjeżdżasz bardzo często do Polski. Powiedz, jak tutaj się czujesz? Jakie masz plany w przyszłości związane z Polską? Plany to ja mam różne, ale oczywiście mam tutaj rodzinę, przyjaciół. Ciągle próbuję powiększać to grono, żeby mieć się do kogo zwrócić w razie potrzeby, jakbym chciał tutaj coś w Polsce rozkręcać albo, nie wiem, studiować. No zawsze. Jesteś harcerzem. Tak, od niedawna. Od niedawna. A do której drużyny należysz? To jest 301 warszawska drużyna KNIE imienia rotmistrza Witolda Pileckiego. A dlaczego Warszawa? Mam tam mnóstwo rodzin i właśnie tam mam przyjaciół, którzy są drużynowymi takich drużyn harcerskich. Aż sam udałam być, aż od gulsu tu parejsy. Thank you.
Edgar, mam 18 lat, jestem z Wilna i też aktywnie uczestniczę w zespole pieśni tańca Świtezianka. Skąd imię Edgar? To imię litewskie? Nie, to jest imię pochodzenia niemieckiego i po prostu mama tak zdecydowała, ponieważ gdzieś w pewnym artykule przeczytała, że pewny król miał na imię Edgar, więc dlatego tak się złożyło. Jak to się stało, że znalazłeś się w zespole? Po prostu wcześniej bardzo aktywnie uprawiałem sport, ale tutaj przyszło to 35-lecie naszego zespołu i zespół potrzebował ekstratancerzy i osób na scenie, i więc myślałem, czemu byś nie spróbować, co mogę tam, czy mogę siebie jakoś pokazać. Może mam do tego jakieś możliwości, talenty, i to mnie zaciekawiło i teraz aktywnie uczestniczę i jestem bardzo szczęśliwy. Czyli od 2 lat tańczysz? Tak, 2 lata spędzam już w zespole i każda chwila jest czymś osobistym. Co jest dla Ciebie takie najcenniejsze w tym zespole? Czy to, że tworzycie zgraną grupę młodych ludzi? Moim zdaniem nie można w zespole wyrazić kogoś bardziej cennego niż kogoś innego, ponieważ każdy odgrywa bardzo ważną rolę, tak samo i nauczyciel, tak samo i uczeń, i ten tancerz, który bierze w tym udział, ponieważ moi przyjaciele są osobiście, ja ich bardzo kocham i mam do czynienia z takimi fajnymi ludźmi, oni pomagają w razie czego, a nauczycielka, pani Andruszkiewicz, tyle wiedzy, tyle tych kroków, ile nauczyła, to wszystko jest jej zasługa i nie wiem, całe życie będę jej wdzięczny za to i wszyscy są, wszystkim jestem wdzięczny po prostu. Bardziej chodziło mi o to, czy bycie w Świteziance to jest taka przyjemność z bycia z grupą, czy te tańce, pewna tradycja, historia, czy po prostu, nie wiem, no taki etap w Twoim życiu? No, moim zdaniem to jest bycie z grupą i też tradycje i tak dalej, ponieważ jak się mówi, i do tańca, i do różańca chłopak musi, jeżeli on jest polskiego pochodzenia, ma polskiej krwi, musi też chodzić do kościoła i tańczyć, partnerkę umieć z nią razem tańczyć, coś pokazać, to on na pewno musi to umieć i ten zespół daje to wszystko, i wiara, i nadzieja, i przyjaciele, i taniec, to wszystko jest w jednym. No masz bardzo mocne, chyba mocne wartości, tak. Wyznajesz. Tak. Powiedz mi, to jak jest na przykład z przywiązaniem do Polski jako narodu? Jesteś w klasie maturalnej, jak tak. Sądzę. I co dalej? No teraz dokładnie nie wiem, co będzie dalej, ale ostatnio miałem możliwość zamyślić się na temat studii w Polsce i może wkrótce zacznę tym się jeszcze bardziej ciekawić i zobaczyć pewne sprawy. A tak ogólnie Polska jest tą drugą ojczyzną i nawet jeżeli tutaj jest studia i nie uda się ułożyć i postąpić, to mimo wszystko Gdańsk jest tym miastem, w którym jestem zakochany. Budowle, kamienice, to wszystko nawoływuje powrócić co roku. I Polska, tak, jak już mówiłem, jest tą drugą ojczyzną. Po prostu w krwi to jest, to nie można zrozumieć każdemu. Nie da się tak po prostu. Czy matura na Litwie jest trudna do zdania? Na czym polega, powiedz, matura? Matura jest trudna, ponieważ wymagają bardzo wiele różnych rzeczy, czasami nawet i dziwnych, ale mimo wszystko ty musisz według regulaminu odpowiadać wszelkie standardy i złożyć tak, jak oni potrzebują to. I sam zamierzam składać na przykład około 6-5 egzaminów i to jest trudne, ponieważ każdy egzamin ma swoje specyficzne jakieś tam ciekawostki. Co dotyczy litewskiego, matematyki, to też są 2 różne przedmioty i też nauczyciel szykuje po różnemu i wymaga jak najbardziej, ponieważ każdy nauczyciel myśli, że jego przedmiot jest najważniejszy, więc ja nic nie mam przeciw, tak musi być, ale to jest trudno, tak. Czy egzamin maturalny składa się z części pisemnej, z części ustnej? Tak. Każdy przedmiot? Tak, każdy przedmiot. No oczywiście oprócz historii, matematyki, ale języki wszystkie. Dobrze, a ile języków musicie zdawać? W naszej szkole, to szkole polskiej na Litwie, obowiązkowe są litewski jako państwowy język i język polski jako ojczysty.
więc obowiązkowe dwa języki, ale uczeń ma do wyboru pewne ekstra języki, to jest język rosyjski, język niemiecki, język angielski, to jako pierwszy język zagraniczny, więc w moim wypadku to będą cztery języki: rosyjski na wschód, angielski na zachód i litewski, polski tu na miejscu jako dwa rodzinne takie uczyste języki. To życzę powodzenia na maturze. Dziękuję bardzo. Thank you.